5 200 000 zł kary muszą zapłacić władze Polskiego Żużla. Taką decyzję podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za nakładanie na zarobki żużlowców limitów finansowych. I choć praktyki te były stosowane od kilku lat we wszystkich rozgrywkach w Polsce, to kara oparta jest o działanie Najwyższej Polskiej Ligi Żużlowej. Spółka Ekstraliga ma zapłacić 2 300 000, a Polski Związek Motorowy, który jest głównym udziałowcem żużlowej Ekstraligi, niemal 3 miliony zł. Sprawa tyczy się limitów finansowych, które obowiązywały w polskim żużlu od 2014 roku aż do sezonu włącznie z 2022. Już tłumaczę o co chodzi. W żużlu, jak w żadnej innej dyscyplinie w Polsce, zarobki zawodników zależą od tego, co sobie wypracują na torze. No bo piłkarzowi możemy dać premię, ale nadal ma swoją podstawową pensję, jeżeli chodzi o to, co zarabia miesięcznie. Trudno zatem znaleźć dyscyplinę sportu, która byłaby pokrewna, jeżeli chodzi o limity płacowe dla polskich żużlowców. Dlatego musimy przenieść się do strefy wolności, kraju, w którym wolno absolutnie wszystko, no chyba, że chodzi o wolność finansową klubów sportowych. To oczywiście Stany Zjednoczone, które w latach 80. zaczęły majstrować przy tzw. Salary Cup, czyli górnej czapie którą można narzucić klubom, wszystkim klubom w danych rozgrywkach. Dzisiaj najważniejsze rozgrywki drużynowe w Stanach Zjednoczonych mają salary cap. W przeciwieństwie do polskiego żużla, gdzie te limity dotyczyły pojedynczych zawodników, w Stanach ten salary cap, czyli maksymalne wydatki na drużynę, dotyczą właśnie drużyn, a niekoniecznie pojedynczych zawodników. Oczywiście są wyjątki, tak chociaż byłoby w przypadku Davida Beckhama, który przychodząc do LA Galaxy otrzymał dziesięciokrotnie wyższy kontrakt, niż było to, Dozwolone w te minimalne i maksymalne wydatki przez kluby są negocjowane ze związkami zawodowymi zawodników, są bardzo często ustalane przez zawodników. W Polsce nie ma związku zawodowego żużlowców. Takim nieformalnym rzecznikiem rajderów jest Krzysztof Cegielski, czyli prezes Stowarzyszenia Metanol, który bardzo często zabiera głos w ich imieniu, i tak też było przez lata w tej sprawie, do której zaraz dojdziemy. Na wzór Amerykanów polskie władze Żużla też chciały wprowadzić pewne limity płacowe. Dlaczego? Ano dlatego, że na początku poprzedniej dekady, czyli drugiej dekady XXI wieku, polski Żużel przechodził przez bardzo burzliwy okres. Zmieniano wiele przepisów, powiększano, zmniejszano ekstraligę, wprowadzano KSM, po dwóch latach się z niego wycofywano, zmieniono system playoff. Bardzo wiele było zmian. Natomiast największe zmiany potrzebne były w sferze finansowej. Zobaczycie teraz wykres budżetów klubów, które przystąpiły do Ekstraligi w 2014 roku. Późniejsi mistrzowie, czyli Stalgorzów, dysponowały budżetem 9,5 miliona, a najbogatszy był klub Storunia z 14 milionami w kasie. Tak swoją drogą, tylko w ramach ciekawostki, dzisiaj 14 milionów w 2023 roku prawdopodobnie. Nie wystarczyłoby nawet na walkę o utrzymanie w PGE Lidze. Słyszymy kwoty rzędu 17-20 milionów, a w przypadku tych drużyn walczących o medale nawet nieoficjalnie 25 milionów. Analogicznie, jak cofniemy się o 9 lat, ale przed rok 2014, no to na przykład wspomniany klub Torunia dysponował w 2005 roku budżetem w wysokości 4 milionów, także przez te dwie dekady bardzo mocno rosły. Zarobki klubów, a w zasadzie ich budżety, tak to trzeba określać, to jakimi pieniędzmi obracali i co za tym idzie rosły wynagrodzenia żużlowców. Niestety sytuacja chociażby Emila Sajfudinowa pokazywała, że bardzo często nie liczą się jednak pieniądze, które zawodnik otrzyma, ale ta licytacja o to kto więcej obieca, bo Emil Sajfudinow nigdy się nie doczekał pieniędzy, które Włókniarz miał mu wypłacić za sezon 2013. Chcąc to uregulować i chcąc zatrzymać pewien wyścig, nie tyle nawet cen, co po prostu obietnic, które składano zawodnikom, PG Ekstraliga zdecydowała się w 2014 roku na wprowadzenie limitów finansowych. Co ciekawe, władze najlepszej polskiej ligi próbowały to zrobić już dwa lata wcześniej na sezon 2013, ale prace trwały w 2012 roku. Widzicie teraz screena z portalu Sportowe Fakty o tym, jak miała wyglądać taka struktura płac, taki komin płacowy wręcz w przypadku zawodników na podstawie ich KSM-u. Przypominam, że KSM obowiązywał wtedy przez dwa lata i to była taka kalkulowana średnia meczowa, czyli średnia, jaką zawodnik teoretycznie uzyskiwał w ciągu jednych zawodów. Każda z drużyn, żeby przystąpić do najbliższego spotkania, musiała się zmieścić zarówno od tej najniższej, strony, Jak i tej najwyższej strony. Innymi słowy, chodziło w teorii o to, żeby żadna drużyna w ekstralidze nie była ani za mocna, ani za słaba. Czy to działało? Absolutnie nie. No Ale ten system płacowy miał być oparty na średnich zawodników. To było też absurdalne, bo zawodnicy najlepsi teoretycznie mogli dostawać najwięcej za punkt 4,5 tysiąca, ale nie mogli dostawać nic za podpis przy kontrakcie. Zawodnicy najtańsi odwrotnie. Nie miało to większego sensu, więc nigdy to w życie nie weszło. Ale w 2013 roku, czyli rok później, podjęto decyzję, że od sezonu 14 będą limity płacowe. Te limity na początku wynosiły 250 tysięcy na tak zwane przygotowanie do sezonu za podpisanie kontraktu, czyli najczęściej wypłacone jesienią, a w przypadku zdobyczy punktowej, czyli tej, według której od lat płacono żużlowcom, był to limit 3 tysięcy za punkt. Czy te limity się sprawdziły? absolutnie nie. Wyglądało to w praktyce w ten sposób, że kluby nadal licytowały z zawodnikami, ale już w innej formule. Mówiły, słuchaj, możemy Ci dać maksymalnie 3000 tysiące za punkt, ale damy Ci 5000 tysięcy. W jaki sposób? W przypadku, gdy zobędziesz 10 punktów, pomnożymy to razy 3000, tysiące, więc wystaw nam fakturę na 30 tysięcy. Natomiast pozostałe 20 tysięcy za te 2000 ponadprogramowe, ponad te limity, to tutaj pan Mieczysław, nasz zaufany sponsor z Mietek z Budu albo innego lokalnego sponsora, zapłaci ci za te punkty według swojej taryfy, którą my tutaj w imieniu klubu dla ciebie wynegocjujemy. To bardzo często było przyczynem niesnasek, sporów, ale także po prostu niewypłaconych pieniędzy dla zawodników, bo Ekstraliga miała wpływ tylko na to, co było oficjalnie wpisane w kontrakcie klubowym, ale nie to, co obiecywali sponsorzy. Oczywiście, jak zaraz się przekonacie w tym odcinku, Ekstraliga przekonuje, że nadal te pieniądze od sponsora można było odzyskać po prostu w sądzie cywilnym. Niewielu zawodników decydowało się na takie praktyki. Bardzo często też dochodziło po prostu do szantażu, w którym to zawodnik, chcąc odejść z klubu na przyszły sezon, słyszał, że nie wypłacimy ci pieniędzy od sponsora. My, jako klub, nie ucierpimy. Ekstraliga nic nam z tym nie zrobi. Natomiast, jeżeli chcesz zostać, to oczywiście pan Mietek, Zmietek z budu, zapłacić Ci wszystko, co zalega ci za ten sezon. To działało przez lata. Te limity finansowe stopniowo także rosły. No i dochodzimy do sezonu 2021, a dokładnie do września, kiedy to sprawą zaczyna Interesować się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posłuchajcie, jakie było uzasadnienie prezesa Łokiku, który zaczął się przyglądać polskiemu żużlowi? Chcemy przyjrzeć się, czy działania klubów żużlowych, Związku i Ligi mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji, w szczególności poprzez porozumienie ograniczające konkurencję lub nadużycie pozycji dominującej. Przypominam, że kluby są przedsiębiorcami w rozumieniu polskiego oraz europejskiego prawa konkurencji. To oznacza, że decyzje i strategie co do współpracy z zawodnikami powinny podejmować indywidualnie i absolutnie niezależnie. To zrozumiałe, że urząd, który ma stać na straży tego, żeby wszystko było wolnorynkowe, żeby każdy mógł zarabiać, wyceniać swoje usługi na tyle, ile są warte według cen rynkowych, interesuje się zapisem w regulaminie. To zrozumiałe. Ale to, co jest niezrozumiałe, to kilka kwestii, które chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali. Do urzędu wpłynęły informacje dotyczące działań Polskiego Związku Motorowego według sygnałów. Te podmioty zarzuty dotyczyły między innymi... Do urzędu wpłynęły według sygnałów zarzuty. Musicie wiedzieć, że urzędnicy w takich nagraniach są bardzo ostrożni w słowach, które dobierają. Te trzy wyrażenia, przynajmniej na moje ucho, brzmią jakby ktoś na Ekstraligę doniósł. Zadałem pytanie Łokikowi, dokładnie pani rzecznik tej organizacji, czy faktycznie tak było, bo taka organizacja, taki urząd może w Polsce zainteresować się tematem sam z siebie, a może pod wpływem donosu. Ale zostawmy już to, bo jest jeszcze jedna okoliczność, o której wspomniał pan prezes. Zarzuty dotyczyły m.in. wspólnego ustalania maksymalnych wynagrodzeń zawodników, a także obniżenia płac w sezonie 2020 i 2021. Jak pamiętacie, w sezonie 2020, czyli rok jeszcze przed zainteresowaniem się Łokiku, Żużel ruszył bardzo wcześnie w trakcie pandemii. De facto, jeszcze w czasie pierwszej fali pandemii, najpierw z zamkniętymi stadionami, potem przy 25% publiczności. Liga ruszyła, ale. Dyskusje w jakiej formie i ile zarobią zawodnicy trwały dosyć długo. Niektórym zawodnikom, co wiem nieoficjalnie, obniżono zarobki o 40-50% względem tego, co obiecano im jesienią przed pandemią. Słynna stała się taka medialna rozmowa prezesa włókniarza Częstochowa z liderem tego zespołu, z Leonem Madsenem, który miał rzekomo powiedzieć, że za 40% mniej w pandemii to on nie pojedzie, bo na coś się umawiali, na co usłyszał od Michała Święcika, że za 40% mniej niż to co miał obiecane w 2020 roku to jest i tak więcej niż zarabiał w 2017 roku jeżdżąc dla tego samego klubu w tej samej lidze. Także widzicie, że ten wzrost zarobków żużlowców trwał nadal po sezonie 2021. Jeden, kiedy już zakładamy, że w 2020 roku wyjdziemy z pandemii, te limity są podniesione. Teraz żółżowcy za podpis otrzymają pół miliona złotych, a za punkt mogą otrzymać w kontrakcie nawet 5 tysięcy złotych. Jak to się ma do rzeczywistości? Ano, ponownie nijak. Już wtedy mówiło się, że najlepsi żółżowcy mogą otrzymać nawet 8-9 tysięcy złotych za punkt, a w przypadku najlepszych z najlepszych nawet 10 tysięcy za punkt. W przypadku kwoty za podpis podobnie. Słyszałem nawet o kwotach miliona za podpis, a więc te Rzeczywiste zarobki żużlowców przekraczają dwukrotnie dostępne limity. W międzyczasie znowu do mediów wyszła sprawa nikogo innego jak Emila Sajfudinowa, który tym razem miał podobno nie otrzymać pieniędzy z Unii Leszno, odchodząc z tego klubu. W międzyczasie PG Ekstreliga zaczyna chyba coś kumać, mówiąc kolokwialnie, z braku lepszego słowa. Te limity finansowe przez wiele lat ewaluowały. I być może. W najbliższym czasie będzie czas i miejsce na to, aby przedyskutować sprawę ich modyfikacji, również zniesienia. Tylko ja przypomnę, że te limity są na do, do dość wysokim poziomie, a zawodnicy jakby dalsze oczekiwania Panie prezesie, ale one, one są już, na wysokim w związku z czym jakby. No, one są to jest, na, na, na wysokim które one płacą tak dużo pieniędzy zawodnikom po prostu. One są na wysokim poziomie, no właśnie, ale zarobki zawodników i tak są na wyższym poziomie, potem dochodzi do takiej sytuacji, że Emil Sajfudinow ma wypłacone to, co w kontrakcie, ale już w kontrakcie sponsorskim, bo to przekraczało ten górny limit, tego nie odzyska. Nie wiemy, czy odzyskał. Nie mówię, nie mówię, że tak. Dlaczego nie odzyska? Wie pan co, jeżeli ktoś ma kontrakt sponsorski, to ma prawo do tak, z takim kontraktem sponsorskim, że normalnego sumi. Ale jeżeli może nie ma być przez umowę, to to, Natomiast... to może to te pieniądze uzyskać. To nie jest. Zmierzałem tak. do kompletnie innej kwestii. Bo prezes Jakub Kępa w tej debacie zaproponował, a regulaminu finansowego, że owszem, były takie sytuacje że były szalone lata 90., że w 2014 roku dwa kluby nie wypłaciły się zawodnikom, ale to regulujmy to regulaminem licencyjnym, czyli klub, który się nie wypłaci, jest kontrolowany, nie wypłacił zawodnikowi, nie przystępuje do rozgrywek w następnym sezonie, ale nie udawajmy, że jak wpiszemy 8 tysięcy za punkt, to zawodnik nie będzie zarabiał 10 tysięcy za punkt, tylko robimy mu to na około, bo musi sobie to wpisywać w inne kontrakty. Dlatego może jest moment, kiedy będziemy musieli podejść do dyskusji na ten temat. Ja tylko chcę powiedzieć, że nie ujawniając szczegółów, takie prace nad różnymi systemami cały czas się toczą i będziemy na ten temat na pewno w najbliższym czasie rozmawiać. Regulamin finansowy spełnił swoją rolę. Mamy dzisiaj stabilną ligę, stabilne finanse, kluby są kontrolowane. Rzeczywiście proces licencyjny dalece różni się od tego, który był w 2014 roku i... To też jest jakiś argument za. Natomiast wymaga to szerszej dyskusji. Myślę, że ten rok będzie taką, 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 takim czasem tej dyskusji. Ekstraliga zaczyna rozważać zniesienie limitów finansowych. Sprawie cały czas przygląda się ułoki. Urząd jest zainteresowany tym, co działo się od 2020 roku. Tak naprawdę to zajrzeli jeszcze pewnie do regulaminów wcześniejszych. Natomiast sprawa jest w toku. Podniesienie limitów nic nie daje. Nie dają nic z zapowiedzi PG Ekstraligi, że rozważa zniesienie tych Limitów. I tutaj znowu do akcji wkracza Walki, zabiera tę sprawę o poziom wyżej. Wcześniej tylko przyglądano się temu, jakie są praktyki w żużlu, ale już w maju zeszłego roku prezes Walki wszczyna tak zwane postępowanie antymonopolowe. Co to znaczy? Po prostu do akcji wkracza grupa prawników, otwierają odpowiednie kodeksy, i Ekstralidze zaczyna już grozić realna kara. Ekstraliga zmienia regulamin tak szybko, jak tylko można, czyli po sezonie 2022. Trudno powiedzieć, co ich bardziej skłoniło. Czy to były głosy zawodników? Trudno też odmówić Ekstralidze, że doskonale wiedziała, jakie są praktyki i te ponadprogramowe kontrakty sponsorskie. Trudno też odnieść wrażenie, że Wokik w ogóle nie miał wpływu na to, że w ostatecznie jesienią 2022 roku na sezon 2023 te limity zniesiono. Dla Łokiku to nadal jest za mało. Sprawa dotyczy lat poprzednich, a nie tego, że kontrakty, limity kontraktowe, przepraszam, zniesiono na sezon 2023, więc Łokik w czerwcu ogłasza karę. Ale zwróćcie uwagę, w jaki sposób prezes Tomasz Chrustny tę karę argumentował. Praktyka miała wpływ na rozgrywki w innych krajach. Polskie rozgrywki uznawane są bowiem za jedne z najlepszych na świecie. To powoduje, że zarobki w Ekstralidze i pozostałych ligach są często punktem odniesienia dla klubów żużlowych w innych krajach. Dlatego porozumienie pzm i Ekstraligi oznaczało również naruszenie unijnych przepisów dotyczących ochrony konkurencji. Co? To nie ma absolutnie sensu. Ja wiem, że to tylko jeden z argumentów i nie podważa tego, że być może pozostałe są prawdziwe, ale zarobki żużlowców w Polsce... Nie wpływają na zarobki żużlowców w Anglii, w Szwecji czy w Danii. Nawet jeżeli to te same nazwiska, i nawet jeżeli prezes ma rację, mówiąc, że PG Extra Liga to najlepsza, a przy tym najlepiej płacąca liga świata. Natomiast to, że w Anglii zarabia się trzy razy mniej, w Szwecji pięć razy mniej niż w Polsce, nawet w przypadku tych samych nazwisk, to jest kwestia tego, że to Anglicy i Szwedzi przespali moment na sprzedanie dobrego kontraktu telewizyjnego dla to, że mają problemy z frekwencją na stadionach. Polskie zarobki zawodników nie miały nic do tego. Moim zdaniem prezes Łoki taką wypowiedzią trochę się dyskredytuje. Zresztą wyczuwam nutkę w oświadczeniu PG Extra Ligi, po której możemy poznać, jaka będzie obrona spółki i władz polskiego żużla, kiedy sprawa trafi do sądu. Będzie to sąd ochrony konkurencji i konsumentów. Jeżeli Extra Przegra tam i będzie musiała nadal zapłacić karę, to może iść do sądu drugiej instancji, do sądu cywilnego, sądu apelacyjnego i tam dochodzić swoich praw. Ale wracając do oświadczenia. Oczywiście Ekstraliga pisze w nim, że się z decyzją nie zgadza, natomiast dla mnie najbardziej znamienne jest zdanie, że oceniając tę sprawę, prezes Łokik nie wziął pod uwagę specyfiki. Sportu. I tutaj, mówiąc m.in. o tym, że Dania, Szwecja czy Anglia płaciły mniej, prezes Łokik pokazał, że urząd nie rozumie specyfiki tego sportu. Można mówić, że tak zawsze zarabiało się w żużlu za punkt i że Ekstraliga musiała w pewnym sensie zainterweniować. Przypominam, że urząd najbardziej czepia się tego, że zawodnicy nie mogli zarabiać więcej, nie mogli być wyceniani wyżej za swoje usługi, i tutaj ekstreliga może. Odwracając kota ogonem, powiedzieć, że przecież te zarobki i tak rosły, że te zarobki i tak były regulowane umowami sponsorskimi. Dobrze nie wróży Ekstrelidze, niedawna sprawa u Okiku przeciwko polskiej koszykówce. Polska Liga Koszykówki, a także kluby w niej związane, zostały ukarane za to, że według urzędu zmówiły się co do wypłat dla zawodników. Od tej sprawy, w której milion kary został rozdzielony na te podmioty, Trochę już minęło i Śląsk Wrocław, koszykarska drużyna z Wrocławia, zapowiadała odwołanie. Warto tutaj wspomnieć o tym, dlaczego ta kara dla ekstraligi i PZ wynosi ponad 5 milionów, a dla koszykówki wynosiła niecały milion. Łokik ma prawo nałożyć karę do 10% obrotów spółki, a polski żużel jest dzisiaj zdecydowanie w lepszej pozycji finansowej niż polska koszykówka. Dajcie znać, czy myślicie, że to skończy się pozytywnie dla polskiego żużla, czy nie. Dajcie znać, czy limity finansowe przez te wszystkie lata były potrzebne, czy były niepotrzebne. Jeżeli były niepotrzebne, to jak to się skończy w sądzie. Dzięki Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że podoba się Wam taka formuła. Dajcie znać, co o niej myślicie, bo ja nie ukrywam, że ona jest nieco łatwiejsza, taka bardziej bieżąca, bardziej publicystyczna, więc może częściej pojawiać się na tym kanale. Oczywiście w przerwach między takimi produkcjami jak ta z Darskim Wardem, ale także o innych żużlowcach i innych historiach związanych z czarnym sportem. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie zasubskrybowali żeby to właśnie uczynili, a przy okazji dajcie jakiegoś lajka, like zostawcie komentarz i powiedzcie, czy Wam się podobało. Do zobaczenia!